to Don Perignon, sławny krytyk kulinarny. Właśnie został porwany przez straszną restauracyjną mafię. A to pani domu. Ma na imię Monika. Nie zadzieraj z nią. Sama by mogła kogoś porwać. Spokojnie, nie martw się. Jak jesteś z Moniką, wszystko będzie dobrze. Witajcie w pierwszym kasynie dla krytyków kulinarnych. To jedyne miejsce, gdzie wasz smak i apetyt umożliwią wam wygraną. Zasady gry są proste. Żadnych telefonów do przyjaciela, używania internetu czy piłowania paznokci przy stole. Podpisujecie kontrakt i zaczynamy. A, przepraszam. Czyli wiecie, kim jestem? Jestem wielkim i strasznym... Spokój, Don Perignon. Czas ucieka. Idealnie. Zaczynamy grę. A oto pierwsze danie. Chwila. Nie tak prędko. Na początek musicie zgadnąć, z czego jest zrobione. Wbij jajko do 30 dekagramów mielonej wołowiny. Dodaj soli i pieprzu do smaku. Wymieszaj. I zrób kulkę. Włóż mięso do formy na babeczkę. Piecz 30 minut w 200 stopniach. Dodaj różowy barwnik do ubitych ziemniaków. Włóż do rękawa cukierniczego. Wyciśnij na mięso jako polewę. Ozdób małym pomidorem. O, ale intensywny zapach mięsa. Według mnie to mięso, tłuczone ziemniaki i pomidor. Ślepy jesteś? To jest babeczka. Tę rundę wygrywa Don Perignon. Ale jak to możliwe? Spróbuj, jeśli mi nie wierzysz. Ojejku, to naprawdę tłuczone ziemniaki i mięso. Na stole pojawiły się lody pistacjowe. Z czego są zrobione? Zobacz, foie gras! Monika odwraca uwagę krupiera, żeby spryskać danie słodką perfumą i oszukać przeciwnika. Zmiel 160 g gotowanej piersi kurczaka, 160 g serka śmietankowego i 45 g bazylii w blenderze. Odstaw do lodówki na kilka godzin. Użyj łyżki do lodów, żeby włożyć masę do wafelka rożka. Don Perignon wyczuwa słodki, mocny zapach i myli składniki. Ale Monika odgaduje poprawnie i zdobywa punkt. Jak mogłem się pomylić? To niemożliwe! Monika nabrała odwagi po kilku wygranych pod rząd. No już, zaskoczcie mnie następnym daniem. Proszę bardzo. Nutella z wężami. Usmaż małe pieczarki na złoto-brązowy. Dodaj brązowy barwnik spożywczy do pasztetu z wątróbki. Dodaj grzyby. Wymieszaj. I włóż pasztet do czystego słoika po Nutelli. Co to? Czy to prawdziwe węże? Dlaczego? To wasi pomocnicy w tej rundzie. Don Perignon, proszę przymierzyć kołnierz z węża. A oto wąż na szyjnik dla ciebie, Moniko. Pasuje idealnie. A teraz zgadnijcie, co jest w słoiku.
Węże bardzo przeszkadzają, więc zawodnicy wyjmują losowe karty. Byle nie dotknąć węża. Monika znowu ma szczęście. Hurra! Jestem wężową królową. Zaraz cię ugryzę. Tyle z bycia królową, a Nutella jest bardzo smaczna. Słona i z grzybami. Gotowi na następną rundę? Utrudnijmy grę. Macie gumę do rzucia, żeby zdezorientować kubki smakowe. O, ta miętowa świeżość. Proszę o uwagę. Przynieść sernik truskawkowy. Wytnij kwadrat z żytniego chleba. Włóż do kwadratowej foremki. Roztop 200 g mozzarelli w kuchence mikrofalowej. I wlej do formy. Włóż do lodówki. Drobno posiekaj pomidor. Dodaj soli i pieprzu do smaku. I 2 łyżki rozpuszczonej żelatyny. Dobrze wymieszaj. Wlej na wierzch formy. Poczekaj, aż galaretka zastygnie i wytnij trójkątny kawałek. Ozdób bazylią zamiast mięty. No to z czego to jest zrobione? Nie potraficie zgadnąć? W tej rundzie możecie nawet spróbować dania. I jak? Miętowa guma wszystkich dezorientuje. Ale wygrywa Monika, bo odgadła więcej składników. Na stole są nowe karty. Ale gdzie danie? Proszę bardzo, makaron z klopsikami. Wymieszaj 45 g żelatyny z 45 g roztopionej białej czekolady. Dodaj żółtego barwnika spożywczego, wlej do prostokątnej formy i rozprowadź w cienką warstwę. Niech stwardnieje. Pokrusz ciasto biszkoptowe. Zrób kulki. Pokrój gotową galaretkę w paski. Połóż makaron z galarety na talerzu. Rozgnieć widelcem galaretę truskawkową. Połóż na wierzchu jako sos pomidorowy. Dodaj klopsiki z biszkopta. Pokrusz orzechy laskowe i posyp nimi makaron zamiast parmezanu. Ozdób miętą zamiast bazylii. Sprawdźmy konsystencję. Lód? Dlaczego? Żeby przeszkadzać naszym zawodnikom. Spróbujcie zgadywać pod wpływem stresu. 3, 2, 1, czas minął. Karty to ostatnia rzecz, na którą zwracają uwagę. Monika znowu miała szczęście. Możecie spróbować tajemniczego dania. O, słodkie? Kto by pomyślał? Zaczynamy następną rundę. Co? Dlaczego jest ciemno? Gracze muszą polegać na samym smaku i węchu. A na stole są nuggetsy. A może nie? Obierz jabłko i pokrój na kawałki. Wymieszaj cukier z mielonym cynamonem. Pokrusz płatki kukurydziane. Rozwałkuj ciasto drożdżowe. Obtocz jabłko w mieszance cukru i cynamonu. Zawiń w ciasto. Posyp pokruszonymi płatkami. Smaż na głębokim tłuszczu, aż będą złote. Dodaj żółtego barwnika spożywczego do sosu waniliowego. Podaj waniliową musztardę z jabłkowymi nuggetsami. Don Perignon jest w swoim żywiole i nic nie może mu przeszkodzić.
odgaduje wszystkie składniki i zdobywa punkt. Jest prawdziwym profesjonalistą. Hurra! To dobra robota! W następnej rundzie mamy dla Was galaretkę brzoskwiniową. Rozpuść kostkę rosołową w 200 ml wody. Dolej 100 ml rozpuszczonej żelatyny. Dodaj pomarańczowy barwnik spożywczy. Potnij gotowaną pierś kurczaka i marchewki w kostkę. Włóż do pucharka lodów, zalej galaretką z kostki rosołowej. Niech stwardnieje przez kilka godzin. Zgadnijcie, co jest w środku. Ale Don Perignon postanowił wszystkich oszukać. To tylko mały kawałek. Już wiem, co to jest. Hej, on oszukuje! Don Perignon, zabieram ci jeden punkt za oszukiwanie i daję go Monice. Jak możesz? Ty kablu! Monika łatwo zwycięża. Kolejny punkt dla niej. Zawodnicy są bardzo zdeterminowani. To wojna. Jesteśmy na wizji. W tej rundzie zawodnicy muszą odkryć sekret kanapki z serem. Rozdziel dwa jajka. Dodaj 55 g cukru do żółtek i szczyptę soli do białek. Ubij wszystko mikserem i połącz. Dodaj 85 g mąki i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Zrób ciasto. Włóż do kwadratowej foremki i piecz przez 30 minut w 180 stopniach. Dodaj żółty barwnik spożywczy do kremu cukierniczego, żeby wyglądał jak masło. Pokrój brzoskwinie z puszki. Przetnij biszkopt, gdy wystygnie. Posmaruj go kremem. Włóż brzoskwinie zamiast sera. Przykryj drugim biszkoptem i kremem. Przetnij kanapkę na dwa trójkąty. A teraz utrudnienie. Śpiewający kurczak. Ale to nie działa na Don Perignona. Jest skupionym profesjonalistą. A Monika zaczyna walczyć z kurczakiem. To był wielki błąd. Nie uważała i nie odgadła żadnego składnika. Punkt dla... Na pewno nie dla Moniki. Dobra robota, Don Perignon. Możecie spróbować dania. Wierzcie albo nie, ale to naprawdę brzoskwinia. A teraz ostatnia runda. Jak myślicie, co jest w puszce? To proste pytanie. Oczywiście oliwki. Jesteście pewni? Odwróć puszkę oliwek i ostrożnie otwórz dno otwieraczem do puszek. Wylej zawartość puszki i zamień oliwki na winogrona. Zaklej puszkę. Łatwo było Was oszukać. Spróbujcie! To są winogrona? To oszustwo! Nie wierz zawsze w to, co jest napisane na puszce. W tej rundzie nikt nie zdobywa punktu. Podliczmy je. Choć nie ma za dużo liczenia, to oczywiste. Monika wygrywa. Dziękuję! Hej, co wygrałam? Podobało się Wam nasze kulinarne kasyno? Napisz w komentarzu, które danie spodobało Ci się najbardziej. Słodki makaron, kanapka z biszkopta czy mięsna babeczka? No.
I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych nietypowych przepisów od Trum Trum.